Siemanko w waszej ulubionej serii na tym kanale. Jak widzicie, mamy kolejny odcinek z Od nędzy do pieniędzy, czyli seria, na której po prostu mamy się rozwijać. Pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę w górę, zostawić suba, bo lecimy po 50 tysięcy widzów, będzie to naprawdę piękna liczba. I bijajcie na Instagrama, bo chciałbym tam osiągnąć 8 tysięcy obserwujących i będzie mega, mega konkurs z tej okazji, jak będzie 8 tysięcy. No a konkursik na 45 tysięcy widzów ogarnę gdzieś w tym tygodniu. I udostępnijcie ten film, bo jest to dla mnie mega ważne. No i pamiętajcie, żeby napisać komentarz. Jaki? Właśnie, jaki komentarz do dzisiejszego odcinka będzie pasował jak najbardziej nowe. Także dzisiaj napiszecie komentarz nowe, a ja wam oczywiście przypnę serduszka, albo nie, napiszcie komentarz hashtag ulubione. Hashtag ulubione, ja wam przypnę serduszko, akurat będzie ten hashtag pasował idealnie do ulubionej serii. My sobie zaczynamy dzisiaj akcję, penetrację, normalnie podczepianie przyczepy. Weźmiemy sobie dzisiaj akcję tą na dwa ciągniki, podczepimy sobie pług czwórkę. Miejmy nadzieję, że ta 60 da radę z pługiem czwórką, bo no nic nie jest pewnego tutaj. I wbijajcie na enebę, jeżeli chodzi o to, bo tam macie taką wstawkę na początku filmu i z moim kodem macie ogólnie tam bardzo tanie gierki. W sumie bez mojego kodu też macie te tanie gierki, ale zawsze lepiej dostać 4 zł na start, niż nie dostać tych 4 zł na start. Ja sobie cyk odpalam naszą C428, będziemy tutaj pykać normalnie. I właśnie, dużo osób pisało, żeby zgłośnić troszeczkę grę, także głośność sobie wezmę na 40%. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało i napiszcie w komentarzu też, czy dobrze zrobiłem, bo no widziałem, czytam komentarze, tak samo serduszka na bieżąco przypinam. Akurat przed nagraniem tego, przed rzuceniem tego odcinka będę się zajmował przypinaniem no serduszek do komentarzy. Dobra, lecimy sobie na pole numer 1. Jak wiecie, ja w ostatnich odcinkach dosyć dużo zarobiłem. Te pieniądze po prostu spadły z nieba na mnie. A my sobie lecimy znowu po tych kartoflach cudzych. Niestety, tego pola nie chciałem kupować, bo to jest wraz z tą łąką tego gościa. Dlatego on by pojedynczo tego nie sprzedał. A my sobie lecimy na te drzewa. Kupimy dzisiaj 2 nowe pola. No, będzie to coraz więcej roboty. Będzie coraz więcej roboty, to trzeba przyznać. Wymiana kombajnu, może kiedyś to tego ciapka tak zwanego, też kiedyś chciałbym już sprzedać. Bierzemy pole numer 82, mordeczko, za 21 tysięcy. Pa, o tako, cyk, kup. I bierzemy pole numer 90. To kosztuje 60 tysięcy, ja pierdzielę, skąd ja wezmę tyle pieniędzy? Ogólnie w planach było kupno dzisiaj tego pola. Nie mam jeszcze coś do sprzedania. Może co by jeszcze sprzedał? Jakieś belki albo jakieś coś jeszcze w silosie zostało? Nie mam pojęcia. Tak to nie zobaczę, muszę przyczepą podjechać. Także ja się wracam na gospodarstwo. Wywiozę jeszcze troszeczkę, bo jak widzieliście po ostatnim odcinku, trzeba jeszcze troszeczkę tutaj nam pozostawało tego. Także to sobie sprzedam. Najprawdopodobniej z jakieś 10 tysięcy zarobię. Pójdziemy jeszcze w kredyt 10 tysięcy. I będziemy mieli te potrzebne 20 tysięcy na zakup nowego pola. Dobra, jak widzicie, ogarnąłem sobie już piłę i też muszę wam powiedzieć, że tych pieniędzy troszeczkę z tej sprzedaży było malutko, dlatego ten kredyt jednak wyniósł 15 tysięcy, a nie zamierzane 10. No niestety, tak to się zdarza. Dzisiaj wycinka ogólnie drzewa, będziemy się starali to poogarniać. Nie wiem, jak to wyjdzie, bo te drzewa będę się starał ładować. I każdy grosz się liczy teraz na tej serii. Uwierzcie, że każdy grosz się liczy na tej serii. Będziemy mieli 5 tysięcy kredytu, czyli jakieś nawozy na wiosnę na pewno to wszystko wyjdzie. Dobra, spadło mi na kukurydzę. Tej kukurydzy ja też nie mam w planach kosić. Dlaczego? Po pierwsze, nie mam maszyny takiej, żeby to szybko ogarnąć. Po drugie, kukurydza, jej cena nie jest mega duża. Chyba że sobie kogoś najmę i może wtedy uda nam się to wykosić. Miejmy nadzieję, że coś takiego ogarniemy. Żeby to po prostu coś z tym podziałać. Ja kukurydzę nie wiem, kiedy będę w ogóle na swoim gospodarstwie ogarniał. Tak wiecie, że będziemy to siali. Aha, jak to wyciąć, mordo? Mordziaty! Oj, załapało. Gituba, normalnie, pa. Tnę sobie drzewo, to jest życiowa forma. Ciekawe, ile za to drzewo w ogóle weźmiemy. Jakby to nagrać, że się sprzedaje. Jeszcze miałem budować płot i teraz nic jest budowy płotu, jeżeli ja tego płotu, no nie mam pieniędzy na niego, to jak ja go wybuduję? Jak ono leci, ja pierdzielę. Także tak, na początek. Weźmy sobie, poobcinajmy gałęzie. Co grubsze, na pewno też sobie trzeba to poogarniać, żeby tego nie było.
No tutaj jakoś ten szpikulec, jak to się nazywa, ogarnęliśmy. To drzewo też jest takie dziwne, bo jak widzicie tutaj będziemy mieli dosyć więcej cięcia. Samo to, żeby załadować to na przyczepę, to też troszeczkę czasu będziemy musieli poświęcić. Orka tych pól, orka tak dokładnie miedzy jest zaplanowana też w dzisiejszym odcineczku. Mam nadzieję, że mi to wyjdzie dzisiaj wszystko, to co mam zaplanowane. Dobra, to drzewo sobie poleci, a my sobie to przygotujemy po prostu, żeby ładować to wszystko na przyczepę. I teraz tak, te gałęzie dłuższe ja będę sobie obcinał na pół. No też i pamiętajcie, że to nie musi być idealnie równe. Nikt się do tego nie będzie jakoś bardzo przekładał. To po prostu mamy sprzedać w sklepie i innego założenia tutaj nie mamy. Po prostu ma to być sprzedane, także też równo nie będę ciął w sklepie w tartaku. I jak oni będą chcieli sobie w tym tartaku, po prostu to wszystko poprawią. Dobra, ja sobie drzewo dam jeszcze dalej i tu sobie ogarniemy w dalszym ciągu te gałązki. Tylko że widzę, że mordeczko tych gałązek nie idzie ogarnąć. O jest, dobra, się ogarnęła. I tutaj mamy też jeszcze tam parę gałązeczek. I zaraz podjedziemy przyczepą i będziemy ładowali. Ale tutaj też nie widzicie, że tych gałęzi, tych takich grubszych, swoją drogą jest dosyć dużo. Dlatego trzeba to wszystko na eleganckości po prostu poogarniać. Dobra, to jest git. Tutaj znowu są gałązki, takie bardzo te malutkie, takie no liście można powiedzieć. Nie wiem, czy w ogóle jeżeli to obcinam, to cokolwiek mi to daje, czy... No nie, nie, nie mogę tego wziąć teraz. Co się dzieje? Co się dzieje, mordo? Pa. O, tak, o, spróbujmy. Spróbujmy swoich sił. No w prawdziwym życiu już dawno bym to obciął. O! Udało się! A to? O, jest, jest! Znowu gituwa, luwa, dobra, udało się! To zaraz będziemy sobie ładowali na naszego ciapeczka C428. Co niektórzy pisali w komentarzach, Hero, ale to jest C425, to nie jest C425, to wy się mylicie. A nie ja. To jest C328, przynajmniej tak jest napisane na właśnie tym traktorze. Znaczy na masce tego nie widać, ale w sklepie jak to kupujecie, to macie taki podpis. Dobra, tego to znowu... Ogólnie obcinanie tych całych gałęzi to jest mega, mega męcząca sprawa, bo myślałem, że to pójdzie gładko po prostu, a to jednak jest robocizny trochę. O, git. Jeszcze tutaj troszki. No i świetnie! W ogóle każdego drzewa też nie mam zamiaru wam pokazywać, jak będę obcinał, bo mam wrażenie, że to taka praca jest taka... No nie wiem, czy to jest jakieś mega ciekawe, jak się tnie te drzewa. Na pewno raz na jakiś czas to się trafia taki odcinek, bo raczej więcej takich odcinków nie będzie, chyba że będziemy kupowali kolejne kawałki i będziemy w tych kolejnych kawałeczkach coś tam sobie działali. Dobra, sobie to odrzucę. Dobrze, jest wycięte, jest git wycięte, nawet można powiedzieć. No i tu jest kolejna część, gdzie trzeba oczywiście te wszystkie gałązki mniejsze, większe poobcinać. Dobrze, mamy ściernisko, to nic nam się tutaj nie wytłucze, ani nic złego się nie stanie. Także polecam, polecam normalnie taką pracę polową. Znaczy praca polowa, nie wiem, czy to w ogóle można nazwać pracą polową. Jak to można nazwać? Zna się ktoś na tym, na takich o właśnie rzeczach jak to? Dobra, to sobie obetnijmy tak bliżej, żeby to nam się trochę rozdzieliło. Git. No i ten kawałek też odepniemy sobie troszeczkę dalej. No, to sobie też damy troszeczkę w oddali, żeby było. I spróbujemy znowu szczęścia, żeby idealnie, tak jak w tamtych gałązkach, to w ogóle bokiem te gałązki najlepiej jest obcinać, z tego co, w ogóle jakie to jest duże drzewo. A jakby to wszystko na raz tak wpierdzielić na przyczepę, to też nie jest chyba taki głupi pomysł, tylko ciekawe czy to zadziała, bo to no wiadomo, że to jest farming tylko, a nie prawdziwe życie i tutaj się mogą wydziać rzeczy, co się fizjologom nie śniły. Że na przykład jedne metody mogą być mega skuteczne, mimo że w prawdziwym życiu to by nie zdało egzaminu. Ja tą serię się staram realnie prowadzić, dlatego też nie wiem, czy odwalać tutaj jakoś Mucie Majane, czy może jednak starać się to od początku do końca zrobić realnie. Też i wszystkiego na pewno wam nie będę pokazywał. Tutaj mamy w sumie tylko dwa, no można powiedzieć 2,5 drzewa, ale jak widzicie na jedno drzewo już zeszło... Ile? 10 praktycznie minut odcinka, także to już jest troszeczkę dużo, jak na standardy. Dlatego sobie to po prostu już zrobię najprawdopodobniej poza odcinkiem, ale też widzę, że to są bardzo małe gałązki, co niektóre. Dlatego to drzewo sobie walnijmy na środek. I te...
No nie, jednak te gałązki też trzeba każdą gałązkę, wiesz, pojedynczo obcinać. Oj, no to tak źle i tak niedobrze. Chciałem wam to inaczej troszeczkę zaprezentować. Te gałązki takie bardzo małe, to ja sobie nawet nie będę ich tak przygotowywał. Weźmy sobie na razie tamto drzewo, załadujmy na C-328 i będziemy sobie coś działali później z tym drzewem. Bo ja też może z tego drzewa zarobię, żeby spłacić chociaż trochę tego kredytu. No 15 tysięcy kredytu to jest tak... No wiadomo, że to nie jest zbyt mądre, żeby brać tak kredyt w ogóle i w ogóle, ale... Ale no to co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Czasami trzeba po prostu, czasami trzeba się poświęcić i takowy kredyt mieć. Dobra, z tego co widzę już, widzę, że to drzewo jest troszeczkę za długie. Ja się postaram to wszystko załadować, jakoś na to przyczepę. I polecimy sobie zaraz orać miedzę, tylko ja będę musiał sobie jeszcze usunąć te korzenie. Znaczy korzenie, to się pniak nazywa. Ale tego raczej wam na filmie nie będę pokazywał, bo jak wiecie, żeby usunąć o Boże, żeby usunąć właśnie te pniaki. Oj. No, to świetna sprawa, żeby usunąć te pniaki, to będziemy musieli tak czy siak, no nie w sposób realny to zrobić, bo czy 60, czy C328, tak średnio ma szansę z tą maszyną oryginalną, a z tego co widziałem, to chyba żadnych mniejszych tam maszyn nie ma. W ogóle jak to nieładnie jest ułożone, to jest tragedia, jak to jest ułożone, mordeczki. Naprawdę to ułożenie to jest tragedia, ale to też weź to dotnij tak idealnie. To jest ciężka sprawa. Nie no, tragicznie to wygląda, jak ja jadę. To pasowało podocinać, żeby było całkowicie idealnie po prostu, to by było spoko, dlatego ja to jednak zrzucę, bo to nie ma sensu, żeby to tak brzydko wyglądało. Trzeba zrobić jakieś równomierne kawałki i żeby to wchodziło na tą przyczepę. Widzicie, o takie o małe się mieszczą, to jest git, ale na pewno o coś takiego trzeba przecinać jeszcze na pół, żeby to, no wiadomo, no realność mimo wszystko, jednak mimo wszystko dążymy do jakiejś tam realności. A ja sobie polecę, aby szybciej na to pole, żeby tutaj przygotować sobie. Bo to jest taki krzak, nie wiem, czy to jest w ogóle jako drzewo łapane. No raczej tak, raczej jako drzewo jednak to będzie łapane, prawda? No tak, jako drzewo jest to niestety łapane. Będziemy musieli tutaj też tego pniaka... No nie mówcie, że to też będzie takie wycinanie. Coś tam próbuję ogarnąć. Żeby tych liści było jak najmniej. Ale to widzicie, jak wygląda w prawdziwym życiu, to byś tak nie zrobił z liści. Dobra, i mamy drzewko obrobione całkowicie. Ja sobie lecę teraz usunąć, chociaż to też drzewo trzeba wyciąć. Chociaż nie, ono nie będzie aż tak bardzo przeszkadzało. A klimacik jakiś tam będzie dodawało. I nie wiem, czy sobie najpierw to zaorać, czy najpierw sobie powycinać te pniaki. Także wytnę sobie te pniaki i widzimy się już za chwilę. No i mordeczki, ja już sobie siedzę oczywiście w naszej 63P i lecimy sobie na pole, bo będziemy sobie teraz ogarniali właśnie miedzę pomiędzy tymi dwoma polami. To obstawiam, że tym pługiem, czyli czteroskibowym, no może on nie bierze jakoś dużo, to też nie jest jakiś wielki pług, do takiej 60. Też nie jest tu jakieś nie wiadomo jakiej górki na tych polach, także ona sobie powinna z tym radzić. Będziemy sobie zapierdzielali właśnie i robili sobie takie ładne przejazdy, żeby ta miedza jakoś idealnie wyglądała. A jak to wyjdzie w praktyce? Zaraz się przekonamy. Ja sobie cofnę i najprawdopodobniej tu nam zejdzie ze dwa przejazdy ogarnąć. Do końca też się boję dojeżdżać, żeby mi to równo zrobiło. Dlatego weźmiemy sobie tak i będziemy jechać troszeczkę po tej kukurydzy, bo znając życie... To ten pług nie zrobi tego perfekcyjnie, tylko zaczną się robić jakieś tutaj mijaki, tam mijaki i będzie to tak średnio wyglądało, dlatego ja to robię tak bardziej uważnie i bardziej chcę to zrobić, wiesz, dokładnie, żeby nie było żadnych mijaczków. No i im dokładnie to zrobimy teraz, to później zaowocuje to właśnie w mniejsze problemy z uprawianiem tego pola. Tak dokładnie jest 3:30, jak to nagrywam, prawie 4:00 nad ranem. Ale sobie myślę,
lubią tę serię, to o, to im nagram, co to, o, nagram. No i właśnie nagrywam dlatego. Bo dzisiaj też był live'ik ogólnie. I dużo, i to bardzo dużo osób pisało, że ta seria jest jego ulubioną. Dlatego też i taki hashtag wam dałem, żebyście napisali. No i dlatego też i teraz ona będzie, no, dosyć często. Znaczy wiecie, dwa odcinki dziennie jak są wrzucane jeszcze, to jest to spoko do ogarnięcia. Teraz jeszcze ta współpraca się skończyła z Football Team, bo już dzisiaj tej wstawki nie widzieliście na filmie. Dobrze, źle, zależy. No mi to tak naprawdę jakiejś wielkiej różnicy nie robi. Firma chciała się reklamować, to miała reklamę. Jeżeli chodzi o was, no to 30 sekund ja obstawiam też, że nikomu to nie przeszkadzało. I możecie napisać, co sądzicie o takich reklamach co 2 minuty. Ze względu na to, że ja słyszałem, że YouTube bardziej pozycjonuje filmy, bo po prostu jeżeli YouTube na tym, jeżeli ty dasz więcej reklam, to YouTube też więcej na tym zarabia i bardziej pozycjonuje te filmy gdzieś tam w górę, że one się bardziej wyświetlają. Dlatego postanowiłem nie co 3 minuty dawać reklamy na filmach, tylko co 2 minuty dawać reklamy na filmach. Raczej to wielkiej różnicy wam nie zrobi, ale no mi zrobi, jeżeli będzie lepiej się to wszystko pozycjonowało, bo to jest najważniejsze. No, dla każdego YouTubera najważniejsza jest pozycja jego filmu i najważniejsze jest to, żeby jak najwięcej osób to oglądało. No to jest prosta zasada moim zdaniem. I niby o, niby polski pług powiedzą, a tu o, dobrze, idealnie zrobił to pole. Ja pierdolę, takie pola to o, to by się o, robiło się kiedyś takie pola. Ale co, w dzisiejszym odcineczku miałem mówić, że to koniec, ale jeszcze sobie tutaj zrobimy jedną rzecz, bo ja sobie leciutko przygotuję właśnie to na załadowanie na tą przyczepę. Poprzecinam sobie to po prostu na mniejsze kawałki i miejmy nadzieję, że to zrobi jakiś tam efekt mordeczki. Żeby to ładnie było poukładane na tej przyczepie. Może chociaż byle jakoś tam, o tak o trochę, żeby było poukładane. Dobra, to jest też za długie. Tu wszystko praktycznie wymaga poprawki, jeżeli chodzi o to ucinanie, bo ja to wcześniej, wiecie, jak ucinałem, tak aby było ucięte. Czego to mi nie tnie? No i dobra, jak widać teraz, o taki o kawałeczek wchodzi na przyczepę. Po prostu wszystko zależy od dobrego przecięcia. To jest jakieś w ogóle zbugowane, takie jakby. Nie wiem, czy to zauważyliście już, czy jeszcze nie. Widzicie? Nie mogę tego wyrzucić w ogóle na przyczepę. No ale w końcu się udało. No takie malutkie to... Co to jest, widzicie? Nie wiem, co to się z tym dzieje, ale ja to w ogóle jakoś chcę odstawić. Bo z tego, co widzę, nie chcę, żeby po prostu mi to zbugowało kompletnie wszystko. A takie rzeczy oczywiście się dzieją w tej grze. Nie miałem przed nagrywaniem włączyć sobie przesyłanie filmu i nie pamiętam, czy włączyłem przesyłanie filmu, czy nie włączyłem przesyłania filmu. Ja pierdzielę, jaki jestem głupi. A specjalnie też myślę, że nagram ten odcinek tak w nocy. Bo teraz mam coś takiego, że jak przesyła mi się film, to nie mogę praktycznie korzystać z internetu. Tak jakby cały internet idzie na to przesyłanie filmu, a inne rzeczy mi nie działają. Z tego co widzę, na tej autosance też i za dużo rzeczy nie zmieścimy, to jest po pierwsze, jeżeli chodzi o to drewno. No ale już widzę, że 23 minuta już się zbliża, także w dzisiejszym odcinku powiem wam, że to było na tyle. Widzimy się w kolejnych produkcjach i pamiętajcie, żeby napisać hashtag oraz udostępnić ten filmik. Na razie.